Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 25.07.2022 rok i w dzisiejszym odcinku chciałbym omówić, jak wynegocjować maksymalne wynagrodzenie dla siebie. Jak ugrać jak najwięcej. Wiadomo, pracodawca chce bardzo często zapłacić nam jak najmniej. My chcemy jak najwięcej. Jak się spotkać w środku drogi? Słuchajcie, to będą takie moje przemyślenia, spostrzeżenia. Bardzo Was zapraszam do komentowania pod filmem, ponieważ jeżeli będzie dużo wartościowych komentarzy, może nagram taki poradnik, jak negocjować, takie kompendium wiedzy. Wydaje mi się, że my niepełnosprawni jesteśmy w gorszej sytuacji niż pełnosprawni. Jest mniej pracy dla nas. Jeszcze czasami jest u wielu pracodawców taka mentalność, że niepełnosprawny to jest pracownikiem tanim. No jak jest mniejsza podaż ofert pracy, to musimy być bardzo ostrożni, wyważyć, bo czasami możemy przestrzelić i po prostu chcąc czegoś za dużo, po prostu wybiorą innego kandydata. Rozważymy jakby trzy przypadki. Słuchajcie, kiedy jest praca, kiedy odpowiadacie na ogłoszenie pracodawcy bez żadnych pośredników i szukają niepełnosprawnych. Drugi przypadek to taki, kiedy szuka duża agencja specjalizująca się w rekrutacji osób niepełnosprawnych. I trzeci przypadek, jak ja to robię. I zapraszam. Zaczynamy od pierwszego przypadku, że niepełnosprawny sam odpowiada na ogłoszenie rekrutacyjne firmy, która szuka niepełnosprawnych pracowników. I słuchajcie, tak naprawdę inspiracją do nagrania tego materiału była informacja przesłana na PRIV. Zaraz Wam ją przeczytam. Dzień dobry, panie Marcinie, jestem osobą niepełnosprawną z niedosłuchem i mam pewien problem, który sama stworzyłam i nie wiem, jak się z niego wyplątać. Czy pomaga pan OZN już pracującym, ale mającym problem z negocjacjami? Życzeniami miłego dnia. I tu jest podane imię i nazwisko. Oczywiście pomagam. Zawsze możecie do mnie zadzwonić, przegadać sprawę, ponieważ to też jest dla mnie inspiracją do przygotowania materiałów na YouTube. Nie ma to jak trzymać się razem i dzielić doświadczeniem. I słuchajcie, zadzwoniłem i opowiedziałem, w czym problem, proszę pani. Nazwijmy ją Agnieszką. Nie jest to prawdziwe imię, pani Agnieszka. A no i powiedziała mi tak. Odpowiedziałam na, przyjęli mnie 6 miesięcy temu, kończy mi się umowa i ja pracuję w kadrach. Ja powiedziałam do nich tak, przy negocjacji zapytali się, ile chcę zarabiać, a powiedziałam, proszę państwa, no jestem dopiero początkująca w tej branży, na HR się nie znam, oczekuję Waszej inicjatywy i dali jej najniższą krajową. I ona mówiła, że później, jak się sprawdzi, etc., to chciałaby uzyskać lepsze wynagrodzenie. Słuchajcie, minęło już 6 miesięcy i okazuje się, że nie ma budżetu i zostanie z tym, co sobie wynegocjowała w cudzysłowie na początku. I ona ma teraz takie wyrzuty sumienia, a może gdybym więcej powiedziała, to teraz bym no, miała nie mniej, tylko tą kwotę, co wcześniej sobie wynegocjowałam. Możliwe, że też może być taka presja i czy społeczeństwa, czy mąż jej to mówi, nieważne. Ja mówię, proszę panią, proszę rozważyć taką sytuację. Ta wielka firma jest płatnikiem kar na PFRON. Ma pani pojedynczy odpis na PFRON. Okej, sprawdziła się pani. Wiem, że ona mówiła, że została rzucona na głęboką wodę. I sprawdziła się, nie mają do niej żadnych ale. Ale mówię tak, nie ma pani wielokrotnego odpisu, to już jakby jeden atut mniej. Niech pani zauważy, że wszystkiego się pani uczyła od zera. Od początku. No, pani ma najmniejszą krajową, ma pani też komfort pracy zdalnej. 100%. No, 100% pracy zdalnej. I co pani zrobi? No, może pani negocjować, prosić. Co będzie, to będzie. No, tak jak mówiłem, pracodawca chce dać jak najmniej. No, no, cwaniakuje. Jest to firma, nie będę jej wymieniał, ale potężna.
I ona powiedziała, no to ja mówię, no to na co robić? No wie pani, no niech pani prosi, czeka i ewentualnie szukać innej pracy. Ona powiedziała, że w takim razie jeszcze przedłuży umowę i będzie szukać osoby, jako osoby po prostu nie zdalnej, tylko stacjonarnej. Ja mówię, ile może zarobić? No, co najmniej 3000 na rękę. Słuchajcie, ona jest w dobrym położeniu, ponieważ jest, ma niedosłuch. Może iść do pracy fizycznej. Zgarnie 3000 na rękę, ale ma jakąś alternatywę, ale kiedy byłaby to osoba na przykład przykuta do wózka inwalidzkiego, zamknięta w domu, jej pozycja negocjacyjna byłaby inna. Ona ma alternatywę drugą, jakby no, drugą ścieżkę. No i tak ustaliliśmy i zobaczymy, co będzie. Tak więc musimy, słuchajcie, pracy dla niepełnosprawnych zdalnej jest jak na lekarstwo. Więc ją szanujmy i też starajmy się tak wyważyć i nie przesadzać. Dobra, za chwileczkę przechodzimy do przypadku drugiego. To znaczy, jesteście zatrudnieni przez dużą firmę rekrutacyjną, wyspecjalizowaną w rekrutacji osób niepełnosprawnych i ona pośredniczy między wami a jakąś dużą firmą. No i teraz te duże agencje rekrutacyjne i mniejsze. No bardzo często w ogłoszeniach, jak nas rekrutują, nie umieszczają widełek. Tylko jest takie stanowisko, etc. I mamy, i jest takie wasze zdanie słuszne, że jak nie ma widełek, to chcą nas za najniższą krajową. Dlatego ja zawsze, jako z szacunku do was, jako niepełnosprawny agencja rekrutacyjna Zerona PFRON Marcin Piechota, umieszczam widełki. Czy one są takie, czy owakie, gram z wami w otwarte karty. Ale dobrze, wracając do tematu. Czasami mam takie wrażenie, że te firmy duże rekrutacyjne, one zdominowały rynek, mają już swoją renomę, większość klientów do nich przychodzi i chce się przypodobać klientowi, że załatwi im ręce do pracy za jak najmniejsze pieniądze. Zapewniając jednocześnie, powiedzmy, wielokrotny odpis na PFRON, czyli najmniejsza, chcą wam dać najmniejszą krajową i w wielu przypadkach to się sprawdza. Ale nie jest, słuchajcie, sprawa przegrana, ponieważ wiadomo, że jeżeli osoba nie ma wykształcenia, nie ma mocnego CV, no po prostu jest, no to bierze co jest za najniższą krajową i tu nie ma co marudzić i narzekać, ponieważ nie macie żadnych atutów w dłoni. Ale słuchajcie, niedawno zatrudniłem osobę niepełnosprawną, przyszła, skradłem takiej dużej agencji rekrutacyjnej osobę niepełnosprawną i u nowego pracodawcy ma 5000 i przy okazji sobie gadaliśmy, ile ona tam zarabiała w poprzednim miejscu pracy. Ja mówię, że została zatrudniona przez dużą agencję rekrutacyjną i dawali jej na początku najniższą krajową. On ma literkę P, czyli tamta firma ma potrójny odpis i ewentualnie dofinansowanie do pensji 2100. I słuchajcie, naprawdę miał super kwalifikacje, on pracował, jak zaproponowali mu pracę na helpdesku i zaponowali mu najniższą krajową. On powiedział nie. I słuchajcie, wynegocjował sobie 3800 brutto. Postawił się, powiedział nie i oddzwonili do niego za jakiś czas, że mu dadzą tyle, ile sobie, raczej podwyższyli mu. Nie wiem, czy dali mu tyle, ile sobie zażyczył, ale ugrał więcej. Słuchajcie, na słuchawkę ludzi brakuje, takich konkretnych, więc to miał też tą dodatkową kartę przetargową, ale słuchajcie, miałem satysfakcję, zwinąłem go i teraz pracuje i zarabia 5000, jak wspomniałem. Czasami jest tak, o teraz ostatni przykład, też taki z bardzo dobrymi papierami. Słuchajcie, zarabia najniższą krajową. Słuchajcie, przepytywali go, robili mu różne testy kompetencyjne. Przez 3 godziny mówi, słuchaj Marcin, czułem się, jakbym miał zarabiać tam z 6000 netto.
dali mu najniższą krajową, ale teraz już tam podpisuje umowę i mówili do niego: słuchaj, jak nie będziesz miał pracy, to nie przejmuj się, pensja będzie ci spływać regularnie co miesiąc. No, podejrzewam, że może pracować jako słup, ponieważ ma czterokrotny odpis na PFRON. I słuchajcie, układ jest w porządku, prawie słup, albo będzie miał pracę, powiedzmy, później godzinę, dwie, trzy dziennie, jest to układ w porządku. Tak więc walczcie, ale żebyście też... Słuchajcie, to jest taki trudny temat, bo jak będziecie za dużo dyskutować, mogą wam podziękować za dyskusję, a następny pociąg na peron może przyjechać albo nie przyjechać. Ja zawsze mówię, słuchajcie, bierzcie co dają, jak się nie da wynegocjować, czasami trzeba odpuścić, ewentualnie mieć uszy nastawione i szukać następnych okazji, ewentualnie pracować na dwa etaty, albo znaleźć coś lepszego i podziękować za współpracę, jeżeli nie jesteś zadowolony czy zadowolona z pensji. Dobra, przechodzimy do trzeciego przypadku. Czyli jak ja to robię, jak ja negocjuję z, jak ja to robię i negocjuję z, wynagrodzenie dla was. Jak w moim przypadku, kiedy ja was zatrudniam, możecie negocjować z pracodawcą wynagrodzenie. Słuchajcie, jak ja to robię. Wielokrotnie negocjuję wynagrodzenie z pracodawcami dla was. Tak jak w przypadku tej osoby, którą mówiłem, że tego mężczyzny, który zarobił 5000 zł, oni na wstępie dawali 4600. Ja mówię, słuchajcie, no z językiem angielskim na słuchawkę nie znajdzie się za 4600. No i dobrze, dobrze trochę przetrawili. Mówili, słuchajcie, że no ale u nich tak wszyscy zarabiają. Słuchajcie, dało się wynegocjować 5000 zł. Czasami mówicie, no te stawki są jakie są w moich ogłoszeniach. No ale czasami nie da się wynegocjować, ponieważ już inne osoby zarabiają. Ale słuchajcie, ja was szanuję i zawsze umieszczam widełki. Kto chce, przesyła swoje CV, a ktoś nie chce, to niech nie przesyła. Ale gram w otwarte karty. Wiem, słuchajcie, to się tak... Łatwo mówi, no każdy by chciał zarobić jak najwięcej, ale czasami trudno jest negocjować z klientem. Ja mogę powiedzieć, nie rekrutuję, ale słuchajcie, ktoś pójdzie do innego rekrutera. No ja staram się taki znaleźć złoty środek, już takie nie rekrutuję za dumpingowo niskie wynagrodzenie. Słuchajcie, czasami jest tak, ja wam daję też i sygnały, że jest na dane miejsce rekruterów, na dane miejsce, które rekrutuje, jest mało ofert. I to też daje wam sygnał do tego, że możecie negocjować czasami większe wynagrodzenie, jak są widełki. Dokładnie, jak jest, nie mają w kim wybrać, jeszcze macie, powiedzmy, dodatkowe atuty, że macie schorzenie specjalne, czyli pracodawca dostanie wyższe dofinansowanie do waszej pensji, albo macie wielokrotny odpis na PFRON, o sobie wszystko przekalkuluje. Musicie wszystko sobie tak to zebrać, za przeproszeniem, do kupy. Dokładnie. Widełki nie są zawsze sztywne, zawsze możecie powalczyć o więcej. I to by było na tyle. Jeszcze raz was proszę, dzielcie się w komentarzach swoimi uwagami, sugestiami, jak wy załatwialiście, jak negocjujecie swoje wynagrodzenie w różnych sytuacjach, ewentualnie do mnie piszcie na priwa. Słuchajcie, zawsze do mnie możecie dzwonić, jeżeli jesteście, czekają was negocjacje co do wynagrodzenia. Słuchajcie, czasami warto przegadać. Zrobimy sobie burzę mózgów i może wam coś doradzę. Życzę samych porządnych pracodawców, którzy nie będą sknerusami. Bądźcie mądrzy, kalkulujcie, doceniajcie się, ale też i nie przeceniajcie. Jeszcze raz powtórzę, już po raz setny i tysięczny, rynek zatrudniania osób niepełnosprawnych jest jeszcze ciężki. No brakuje
jest coraz większy deficyt osób pełnosprawnych do pracy. Słuchajcie, są czasy też i niepewne. Idzie recesja czy spowolnienie, jak to będzie. Ale myślę, że wszystko idzie ku dobremu. I do usłyszenia. Radom pozdrawiam. Kto chce, niech napisze w komentarzu, z jakiego jest miasta.